Tak oto Elwood jest w więzieniu, z którego przecież Jake wychodził w filmie. Mamy tu kibel! Trochę przezroczysty ten kibel jest, bo pomiędzy deską a muszą widać gościa. Na stół można chyba wskoczyć, tak? Sprawdźmy. Tak, można. A na łóżko? Nie, też można. I łóżko działa jak trampolina, od razu się odbijamy, prawda? Dobra, chodźmy stąd. To jest tylko element dekoracyjny. To jest strażnik więzienny. Zaraz go odpalę. Bum! Zdziwił się. Jest kamera, ale z kamerą nic nie możemy zrobić. Ona sobie po prostu jest. W lewo możemy pójść. Z doświadczenia wiem, że tam jest pułapka. Nic nie uzyskamy. Jest to dosyć skomplikowany poziom, ten właśnie tutaj więzienny. Dosyć ciekawy on jest, bo... ładnie się tutaj wszystko tak zapęta w tym poziomie. Zaraz zresztą to zobaczymy. Mogę iść tutaj na dół, prawda? Mogę. Przeciągnąć się pod spodem. Mogę też się na przykład iść teraz do góry. Uderzyłem się głową o sufit, ale nic się nie stało bohaterowi. Trzeba delikatnie, bo on od razu spadnie. Jeszcze raz. Aha, ale i tak tutaj nie wskoczę. No dobra, no to wróćmy się. To z drugiej strony tam może coś. No jest wielka mycha. I się wydaje, że ta mycha jest naprawdę wielka, tymczasem można tutaj stanąć na nią. I pudłem jej nie trafię niestety. Ale mogę za to ją przeskoczyć. To jest gościu, który będzie strzelał... psychiczny jest, tak? Może od psychicznych. Strzela strzałkami uspokojącymi. Idąc tędy mogę nad nim przejść i dojść do tamtego miejsca, którego nie mogę się dostać, ale zignorujemy to i pójdziemy dalej. Tutaj oczywiście przedmiot przelatuje przez mur i widać Jake'a w telewizji. Dobrze, tych załatwimy pudłem. Jeszcze mogę tutaj wejść do więzienia, gdzie jest więzień. I jak do niego podejdziemy, to on nas też zaatakuje. A to w ogóle jest śliska podłoga w tej celi. Wolę nie myśleć dlaczego. Dobrze, on strzeli. Tam można się schować. No i jest dźwignia, która otwiera nam drzwi. No i są kolejne drzwi, które będzie trzeba jeszcze otworzyć. Albo i nie, bo można przyjść sobie bokiem po prostu. Sprawdźmy, co jest tutaj. Prądy. I kolce. Zabrało mnie to. Ouch. Tutaj wpuszczałem tych więźniów, którzy byli niegrzeczni. Szczurek. Idziemy do góry. No i musiałem tutaj przyjść, żeby otworzyć te drzwi. Ojej, prosto się na te kolce nadziałem. No i dobrze, bo nie mam już zdrowia w ogóle. Ostatnia szansa teraz jest. No tak dobrze mi szło. Pewnie mnie ten gościu ze strzykawką zabije. Zaraz. No i się tak stało, jak mówiłem, nie? Bo myślałem, że jestem na jego poziomie, a byłem trochę wyżej. I od początku. O kurde. Jeszcze raz. Jeżeli, o ile się nie mylę, to w ogóle przegrałem przed całym checkpointem. Ty stąd idź. Na dół. Dobrze, ale niepotrzebnie zupę. O, nie oberwałem tej mychy, ciekawe. O, biłem się o nią, nie? Przecież. Dobra, delikatnie. Dobrze jest. Tego załatwiłem. Teraz tutaj. Mogę się nawet po drugie pudło wrócić i tamtego gościa też bezpiecznie załatwić. Tylko niech pójdzie w tamtą stronę. I tak samo mi się wydaje, tamtego doktorka oszalonego można by jakoś odpalić tutaj, tylko nie jestem do końca pewien jak, bo
tutaj, to pudło przeleci nad nim. No i oberwałem niego. No spróbujmy. No niestety już mam dwa tylko serduszka, będę musiał teraz bardzo mocno uważać na tamte kolce. Nie. Zawsze myślałem, że będzie można na przykład puścić to pudło i pobiec za nie, żeby się ekran tam szybko przesunął. Ale ono leci za szybko jednak trochę. Czyli trzeba po prostu tego doktorka ominąć szybko. Chyba innej rady na niego nie ma. A zaraz i tak będzie tam checkpoint. Chyba, że te kolce będą. Ale kolce są tu. I... dobrze. I teraz szybko, szybko, szybko. Uah! Udało się. Tędy. Świetnie. Teraz na dół. I teraz on będzie w tą stronę strzelał, prawda? Nie biorę tego znaku zapytania, bo to może być potańcówka i wtedy on mnie postrzeli. Już przestał? Już przestał. Okej. Okay. Kurde, to koleniec. On mógłby nas załatwić z drugiej strony w ogóle. I Jake skacze za nisko, żeby... ale być może... nie, nie mogę rzucić, jakie są w powietrzu. No niestety, dobra, no to... pomalutku... to jest śliska podłoga i ja się śliskam... o, tu jest lepiej. Odzyskałem jedno zdrowie. Coś zebrałem. Jest dalej śliska podłoga. Teraz pytanie, co teraz? Tak? O, minus 30. Minus 30. No ten środkowy chyba był dobry, a pozostałe były złe. Nie! To można zrobić, tylko trzeba delikatnie. Tak, żeby się nie ślizgał do tego, nie? O, właśnie. A już widzę, tutaj trzeba spaść. Tylko, że to teraz będzie trudne, prawda? Bo jest ten gościu. No i zatańczyłem. No to dajesz jeszcze raz. O kurde, w którą stronę to poszło? Dobra. Najgorsze jest to, że trzeba do tej piwnicy wchodzić za każdym razem. Jest długa droga i później się trzeba wracać tą drogą, prawda? Ale tym razem już nie popełniłem tego samego błędu, przynajmniej idąc w lewo. Kurde, ale za to popełniłem błąd, nadziewając się na kolce, no. To był tak zwany błąd niezręczny. To jest gra zręcznościowa, łapiecie. I tutaj od razu też widać, że jak się będę spuszczał po tej kolumnie, to trzeba w prawo. Muszę o tym pamiętać. Nie? O, myszko! Myszko, nie jedź mnie, nie pojedź mnie. Gdzieś tu powinien być instrument w ogóle. Kolejne.
Nie wiem, czy w którą stronę poszedłem. Wydaje mi się, że nie. Pójdźmy w lewo. Nie, tutaj jest po prostu dodatkowe życie. To niepotrzebnie tutaj w ogóle szedłem, nie? Muszę się cofnąć. Dobra, załatwo, nie? Kolce. Teraz na tego goska poczekamy, aż on sobie pójdzie i teraz szybko tędy. Teraz będę mógł go pudłem załatwić. Tylko najlepiej jak będzie gdzieś daleko. Biorę od razu drugie pudło. Ło! Przestraszyłem się. Dobra, do celi. Uzyskałem trochę zdrowia. To było tęczenie. No, już przestałem. A to? To było plus 50. No dobrze. Teraz tu. Jest kolejny znak zapytania, który daje mi ile? Tańczenie kolejne. No tego zepsutej płyty nie będę brał, bo to wiadomo, że to jest minus, nie? I z drugiej strony wyszedłem. A tutaj nie ma nic, to jest po prostu łazienka. Ktoś upuścił mydło. Znaczy mógł, co najwyżej. O Jezu, nadziałem się na końcu. Więzień. Odpiął sobie kulę od nogi i zrzuca w nas. Zginął. Prawdopodobnie będzie zaraz kolejny. Chyba nie. Delikatnie do prawo. Czekając najgorszego, był policjant. Tak tego gościa nie załatwię, ale wtedy można chyba stanąć na tej szafie z bronią. Nie, nie można jednak. Przegrałem. Nic to, bo checkpoint jest dosyć blisko. Sprawdźmy przy okazji, tutaj nic nie ma, okej? Okay. Oj kurde! Niefortunny przebieg wydarzeń. Skoczyłem po sobie. Kurde, znowu to zrobiłem. Za szybko, nie? Za szybko pcham joystick do przodu. Teraz tak, tędy. Mogłem tam co prawda pójść jeszcze po punkty, ale... Jeszcze raz. Nic się nie stało. Teraz będę w kolce? Dobra, okej, okay, ominąłem je tym razem. Teraz gościu, co sobie odpina kula. Się pojawił po czasie w ogóle, nie? I będzie jeszcze policjant tam. Tego nie mogę załatwić, no. No nie mogę go załatwić. Nie mogę też tego pudła postawić, że w ten sposób mogę nim tylko rzucić. No dobra, ale spróbujemy, nie wszystko. Trzeba jakoś tak wyczaić go. Wiesz, już chcę mi pałą walić, nie? No już obrywałem. Się czaiłem, że mnie po prostu przygrzał mnie. Jest. Piec to jest. Czyli mamy kolejny instrument. O kurde, ten gość się spadł na dół, ale dobra, spadł jeszcze bardziej na dół. Tutaj mogę normalnie przeskoczyć.
Ten mini się może zrobić, ja natomiast mogę zrobić tak. O, do widzenia. Bardzo długi jest ten poziom, prawda? Dobra, tam tego załatwię. Cholera. Cholera, zaraz na sam dół spadnę, tam tego gościa spało. Dum, dum. Mhm. Co, tym? Jeszcze raz? Dobrze zrobiłem. Delikatnie się będziemy spuszczać. No tym razem na końcu się nadziałem. Dobra, zobaczmy co jest tutaj. Myszka, którą można minąć. I już widzę uprawnione chorągiewki. Ale nic to, bo tutaj jest podłoga z śliska. Podłoga to jest. Trzeba tak zrobić. Delikatnie. O, jestem dobrze. Teraz tu. Teraz tu. I byłem niedobrze, ale nic się nie stało, ponieważ żyję jeszcze. Damn it. Ja sobie tutaj wezmę sobie to znaki zapytania. Lewy jest dobry, nie? No, lewy jestem dobrym. O Jezus, zapomniałem o tym słowa. Dobra, załatwione. Żołnierzu, załatwisz sam. W ogóle to nie mówiłem o tym wcześniej, ale ta gra jest dosyć ciekawa, jeżeli chodzi o grę minigowe, ponieważ można w nią też grać równie dobrze na klawiaturze. I to nie jest tak, że ja mam tutaj zmapowane klawisze w emulatorze, bo na prawdziwym sprzęcie też się tak da zrobić. I raczej mało gier tak robiło. W ogóle jak były gry tego typu, takie platformowe właśnie, no to twórcy tych gier oczekiwali, że będziesz mieć joystick po prostu. Że to jest... Joystick to było standardowe wyposażenie tego komputera. Jeden. Więcej niż jeden, prawda? Bo były gry na dwóch, gdzie można było grać na dwóch joystickach. A nawet były takie gry, gdzie można było grać na dwóch myszkach na przedzielonym ekranie. Chociażby Settlersi pierwsi. No, do góry. Dobra, już raz straciłem trochę energii, ale... chociaż mnie nie zabił tym razem, nie? Okej, nie pamiętam co to jest dalej. Tędy trzeba. Mhm. Jakieś skamieniałości tam są w ścianie. Dobra, umierzmy myszkę. No i ta sekcja, która mnie zabiła wtedy. Teraz mogę do góry. Mogę tu. Mogę tu. I mogę tu. Trochę bardziej w prawo muszę. Tylko ostrożnie. I broń Boże, joysticka do siebie nie pociągnąć, bo wtedy spadnie na dół. Tak. I ominąć kolce. Teraz ostrożnie schodzimy na dół. O, dało się. Pięknie zaliczone. No i teraz będą kanały, bo każda gra potrzebuje poziomu z kanałami w następnym odcinku.